Siemanko, witam serdecznie, z tej strony Typek i zaczynamy kolejny odcinek naszej kampanii z Fadi. Mamy zadanie do wykonania, żeby zdobyć 6 rodowskich wieśniaków, nowicjuszy. 6 rodowskich nowicjuszy. To jest chyba zadanie od króla. Próbuję właśnie podnieść sobie stosunki z królem, żeby jakieś lepsze lenna od niego dostać w przyszłości. Bo na razie mam same 2 wiochy, chciałbym przynajmniej jakiś zamek albo jakieś duże miasto, byłoby fajnie. Także muszę troszeczkę te stosunki z królem podnieść. No ale jeszcze muszę nazbierać trochę rekrutów, bo mi trochę przetrzepali oddział w ostatnim odcinku. O, tu się jacyś bandyci trafili. Dobra, wyczyścimy wioskę z bandytów. O kurde, życia nie mam. No dobra, to poczekamy, aż się nasza banda tam wpakuje w tą ekipę całą. Ja spróbuję sobie gdzieś z góry jakoś do nich postrzelać. Z w miarę bezpiecznej pozycji. I mi się wszyscy schowają za tym domkiem. A tu idzie na mnie ekipa. Dobra. Tam już chyba nie ma do czego strzelać. O, tu jeszcze jeden biega. Dobra, już nie będę strzelał, bo się boję, że swoich trafię. To już ich zaraz powinni wybić. No i co? Będziemy zbierać tych rekrutów. Później spróbujemy jakiegoś rodowskiego dowódcę zaatakować. No i zdobyć tych nieszczęsnych nowicjuszy rodowskich. Okej, werbuj. Całych 3, kurczę, uratowałem im wioskę. Kobitom ocaliłem dupska. I tylko 3 rekrutów mi dali. O kurde. Jakaś większa banda atakuje. Co się stało? O kurczę, nie, pokój zawarliśmy, niedobrze. To mi chyba zadanie przepadnie. Dam radę im uciec. 3 oddziałki mnie doganiają, ale... Może zdążę jeszcze trochę rekrutów łapnąć? 9, no dobra. Ilu mamy łuczników? Kurczę, łuczników mało. Trzeba dorobić łuczników. Całego jednego mi się udało dorobić, nie za wiele. No dobra, chyba będę musiał walczyć z tym, z tą ekipą, która mnie tu goni. Ilu ich tu jest? Tych będzie powyżej 100. Nie najlepiej. Ile mam życia teraz? Ciekawe. Dobra, wszyscy za mną. No, życia mam nie za dużo, kurczę. Będę musiał to ostrożnie jakoś walczyć. Kurczę, dużo ich. No teraz zobaczymy, co ci łucznicy moi zrobią. Mam nadzieję, że ich tam ostro przeczepią. Bo będzie lipa. Dobra, atak.
Dobra, Giermek stracił konia, ale walczy. Niech walczy. Dobra, ja się chyba wycofam na razie, bo... Teraz będą chyba wszyscy do mnie strzelać. Poczekam, aż jakieś posiłki przyjadą moje. O, jadą. Od nich też niestety. Dobra, przyjechali. Okej, dwójeczkę sobie podsuniemy, to znaczy łuczniku. Ja tak mówię dwójeczkę, bo mam ich do dwójki przypisanych. Ale nie każdy musi wiedzieć, o co chodzi z dwójeczką. Łuczników sobie podsunę bliżej. Do akcji. Kurczę, strasznie się cieszę, że tego konia się udało ostatnio zmienić, bo... No już widzicie, w ogóle mu życie nie zeszło jak na razie. Także z konia jestem zadowolony. Chociaż to jeszcze nie jest najlepszy, ale już jest dużo lepszy od tego, którego miałem wcześniej. I dobrze się spisuje. No dobra, no jakoś się na razie tutaj trzymamy całkiem nieźle. Mam nadzieję, że nie będzie za dużych strat. A. Podsuniemy sobie łuczników jeszcze bliżej. O! To jacyś konni przyjechali, nawet nie zauważyłem. Dobra, gdzie jest reszta? To już chyba jakieś niedobitki zostały. Już chyba posiłków nie będzie. No to całkiem chyba dobrze to wyszło. No strach trochę będzie, no ale... Myślę, że tych rekrutów powinno dużo awansować po tej bitwie. No i koniec. Dobra, 22 mi zginęło. No tak myślałem, że gdzieś koło 20 będzie tych strat, ale giermków strasznie dużo. 11 giermków mi padło, jeden rycerz, 10 wieśniaków. Kurczę, ale oni tutaj mają tego... Tych więźniów, ile tutaj było. Kurczę, ja nie znam za bardzo tych jednostek od Kergitów, co one, czy one są dobre, czy złe. Ale weźmiemy sobie na pewno tego, 6 poziom, nie pogardzę. Jak tam wieśniacy, ilu awansowało? 7 z tych, co przeżyli. Dobra, troszkę łuków się dorobi. Jakieś wysokie poziomy, kurczę, co tu najwyższy poziom? 3 chyba zostały najwyższe, to tak niezbyt dobrze. Dobra, resztę sobie zwerbuję. Co my tu mamy? Wyważona mała glewia. O, to może być dwuręczna broń, fajna. Nie, to jest drzewcowa, kurczę. Kłute zadaje i... A, cięte też. Ale nie można starczą jej używać. I nie można używać podczas jazdy konnej, więc... Kicha. Ale wezmę ją, żeby sprzedać. Co to za tarcza? 8. Wezmę sobie tą tarczę. Tylko sprawdzę, czy ją na koniu można.
No i dobra. Reszta to jest złom. Ale weźmiemy, bo będę jeździł teraz trochę po tych miastach, żeby nawerbować. Przy okazji posprzedajemy ten syf. Okej. Zajrzymy jeszcze po rekrutów do Ruluns. Znowu jedzie teraz ta banda do mnie. Kurczę, jakby się tak jeszcze udało mu parę tych oddziałików małych wyciąć, to bym go zaatakował. Wsuną sobie sprzedamy najpierw ten badziew cały. Tą zbroję też. O kurde, tutaj prawie w ogóle jedzenia nie ma. Okej. Gdzie jakiś turniej jest? Tichr, Kuraw i Rivaheg. Do Kuraw albo do Tichr bym sobie może skoczył na turniej, ale jak tam oddział 49, kurczę, mało, no nie zaatakuję tej bandy, co tam mnie goniła. Za mało ludzi mam. Tutaj wpadło 18 rekrutów. 13, no już całkiem nieźle powinno być. Okej. A to jedziemy na turniej w takim razie. No niestety, kurczę, nie mogę zrobić tego zadania z rodokami. No mógłbym wojnę wywołać, ale to się może królowi nie spodobać. A zależy mi na tym, żeby z nim dobre stosunki mieć. Z kim ja mam wojnę teraz, tak przy okazji? Tutaj nie ma. Tutaj rozejm nie ma. Rozejm. Nie mam wojny z nikim, czyli mogę sobie na razie spokojnie tutaj się szwendać. Zajrzymy sobie do Tichry na turniej. Kurczar, rozdaję te len na wszystkim, tylko nie mi, no. Okej, dołączę do turnieju. Pora coś zarobić trochę. Ale dostał gonga. Na dzień dobry. A, myślałem, że będę mógł łuk podnieść, ale chyba nie. Ale się zatrzymał. Kurczę, nie najlepiej to wygląda. Dobra. Nie jest źle teraz. No dobra, już te statystyki nie są najgorsze, już tak na hita widzę schodzą. Także już jest coraz lepiej. Ale mnie teraz wyło mocą tutaj. O, nie jest najgorzej, nie? Kurczę, i turniej w dupę. Ja pierniczę, ja zawsze coś powiem. Zawsze jak powiem, to sobie wykracza, że właśnie stanie się na odwrót. No nic, skoro już tu jesteśmy, to zajrzymy na ucztę. Król Ragnar. Ja w sumie nie chcę z nim gadać. Nic tutaj nie załatwię. W
Kuraw jeszcze był turniej, zobaczymy, może w Kuraw mi pójdzie lepiej. W Rejwadin chyba też. Albo w Rivahek, chyba w Rivahek. Ale pojedziemy sobie do Kuraw. Okej. Okay. Podejście numer dwa. Dobra, ten ładnie dostał. O, nie trafiłem go. Dobra. Mam nadzieję, że mi tych oszczepów nie będzie dawało cały czas, bo nie nawojuję za wiele. O, pardon. Koniec? Nie, tam jeszcze chyba jeden jest. Dobra. W sumie nawet nie popatrzyłem, który ja już level wbiłem na tej postaci, bo... Ale już chyba koło 20 będzie, mi się wydaje. To jeszcze to przeżył, kurde, jakiś twardziel. Wielki mistrz. Okej. No co to jest? Poważnie kasy mi zabrakło na zakłady? Ale jaja. Dobra. No i ostatnia runda, tylko kurczę, nie będę miał kasy na zakład chyba. 20 denarów. Troszkę mniej tutaj zarobię, no ale i tak powinno być koło powyżej 3000 chyba, tak mi się wydaje. O nie, nie powyżej 3000. No ale 2200 też piechotą nie chodzi, przyda się. Co tu jeszcze mogę? Sorry, jeśli dzwony słychać, to nie jest taki mój fetysz, że sobie dzwony w domu puszczam. Po prostu kościół jest niedaleko. Dobra, ryby.
bezpośrednich okupów. Nie mam chyba nikogo do sprzedania. Okej. No nic, poszukamy sobie jakichś korsarzy może tutaj. A ile mi zostało do... Aha, anulowane zostało to zdanie, no i dobrze. To wieśniacy. No nic, w takim razie... W takim razie skoczymy do króla. Po jakieś nowe, po jakąś nową misję. Aha, tu jest splądrowane, nic nie zwerbuje. Tylko muszę najpierw go znaleźć, kurczę, nie? Czemu te zamki są zawsze puste? Nikogo tutaj nie ma. Słabe jakieś, kurczę, te Lenna mi daje, dlatego właśnie próbuję podnieść sobie te... Próbuję podnieść sobie relacje z królem, bo jak odpalałem sobie sam kampanię, to oczywiście pierwszą okej, dostałem wioskę, ale drugie już dostałem duże miasto i jako trzecie Lenno też dostałem duże miasto, a teraz dostałem dwie wiochy albo już nawet trzy, także nie najlepiej mi się to układa. Muszę troszeczkę to poprawić. Chcę o coś zapytać, szukam pewnej osoby i król Harlaus, gdzie jest? Być pomiędzy Prawen a Asgard. Między Prawen a Asgard. Aha, czyli tam się kręci gdzieś w okolicy, powiedzmy, że naszej stolicy. O, mamy wojnę z Kergitami. Kto to jedzie? Meltor. Nieznany mi osobnik jakiś. Tutaj co mamy? Bandytów jakiś, tak? Dezerterzy i bandyci z lasu. No zobaczymy, czy tych bandytów z lasu uda mi się dogonić i zaatakować. Dobra, myślę, że łuczników mi już starczy, przynajmniej na razie. Nie wiem, czy nie zacznę niedługo werbować jakichś nordyckich piechurów. O, grupa wieśniaków, akurat pomożemy im. Bo coś mi się wydaje, że tutaj ta kawaleria swadiańska nie jest taka dobra jak w podstawowej wersji gry, kurczę. Oni jakoś strasznie szybko padają. Piechota mi się wydaje dużo lepiej się spisuje. Ale we mnie wjechał tą włócznią. Nawet nie zdążyłem zauważyć, że on z włócznią jedzie. Strasznie we mnie wjechał. No dobra, ale tutaj reszta, myślę, powinni sobie dać radę. Ale we mnie wjechał z tą włócznią. Masakra. Nie widziałem, nawet nie zdążyłem popatrzeć, ile życia mam, ale chyba miałem pełne i mnie tak na hita zdjął. No to jest ta żelazna, czy jakaś taka konkretniejsza już. Ja nie wiem, czy to jakiegoś generała kergickiego nie dorwałem, atakującego naszych wieśniaków. Też nie, to chyba bandyci. No zaraz zobaczymy.
No bo takiej konnicy to się nie spodziewałem, kurczę, w grupie bandytów z lasu. Z takim sprzętem. Kurczę, jedzie tych koni jeszcze trochę. Ale to już takie słabsze. Na osłach. Kawaleria na osłach. Biorąc pod uwagę takie stereotypowe zachowanie osła, to chciałbym zobaczyć taką szarżę osłów, osiołków, kurczę. Szarża, szarża, a tu dupa, nie chcą jechać. Ale we mnie wjechał z tą włócznią, no masakra, nie spodziewa. Nie widziałem, że on ma włócznie w rękach, ale mnie zaskoczył. Na jednego hita się też nie spodziewałem, że mnie tak zdejmie. No dobra, to już ostatni chyba został do wybicia. Mam nadzieję, że jakiś fajny sprzęt się uda. Kurde, ale ma tutaj kosę, gościu. Jakich tam niszczy. No zabić go. Jakich niszczy na dwa hity, dwa, trzy hity. Kurde, co on ma w tej ręce? Jakiś, kurczę, Lancelot chyba, kergicki. Znaczy, że se wsiadł na konia cwaniak i ma tą włócznię. Dobrze, że mu tego konia zabili, bo on by tą włócznią jeszcze mógł tutaj coś nabroić. Co to za wymiatacz jakiś jest pancerny, kurczę? Co to za gościu? Saranicki Haszman, a to był siódmy level. No to się nie dziwię, że on, kurczę, tak wymiatał. Ale ich tam naciął. Dwudziestu trzech mi zabili. Dobra. Farmerzy zadowoleni, że im pomogłem. O, tego weźmiemy, bo on będzie pewnie drogi u pośrednika okupów. Pawęć? Chyba pawęż miało być. Pawęć Balajan. I nawet chyba mogę jej na koniu używać, bo nie ma informacji, że nie można na koniu. Także ja ją sobie wezmę od razu. Okej. Okay. O, jest levelek. 21, dobra. Tam jeszcze dezerterzy. Okej, okay, co ja tu sobie mogę teraz rozwinąć? Zręczność albo inteligencję chyba. Tylko czy ja potrzebuję władania bronią więcej? Chyba na razie nie. Na razie jest ok. Ja bym sobie chyba w tą inteligencję poszedł. Albo nie, cofnij. Troszeczkę w perswazję sobie dam chyba. Czy nie, perswazji już mam 3. Jakim cudem ja mam 3 perswazje, jak trzeba 9... charyzmy, żeby mieć tyle perswazji. No właśnie. To nie, to na razie nie będę perswazji ładował. Damy sobie winta. I zwiększymy sobie właśnie, co my sobie zwiększymy? Szkolenie. Myślę, że to jest dobry pomysł. O. Szkolenie na trójeczkę i coś jeszcze by się przydało. Zarządzanie więźniami. Dobra, niech będzie tych więźniów więcej. Okej. Okay.
Deglan chce mojej obecności w swojej nowej kampanii. Będziemy chyba na Kergitów jechać. Kurczę, więcej tych rekrutów potrzebuję, coś mało ich dają. Banda dezerterów taka całkiem spora, 50, kurczę. Muszę jeszcze jakąś fajną zbroję dorwać. To już będzie całkiem spoko. Koń już jest w miarę okej, okay, jeszcze tylko zbroję jakąś fajną i już coś będzie można. Będzie można coś działać. Nic nie widzę przez te napisy, kurczę. Dobra, tutaj chyba rekrutów nie ma. O, patrzcie, znalazłem tą kryjówkę. Obóz bandytów. To jest chyba to, co miałem w zadaniu. O, zasadzka. Ciągaj tarczę, kurde. Ale żeśmy przez nich przeszli jak przez masło, kurcze. Ja niestety nie mam pełnego życia, trochę się boję na tą obóz wojowników, znaczy bandytów iść, bo nie chciałbym zepsuć tego zadania, wolałbym je zrobić. Tym bardziej, że to jest dla Delinarda, czyli ojca mojej, że tak powiem, narzeczonej. Sfadiański milicjant. Dobra. Pojedziemy jeszcze po rekrutów. W międzyczasie może mi się troszeczkę życia nabije. Jak tam z kasą? 500, kurde, mało tej kasy, coś mam. Trzeba coś zarobić. Do Uxal sobie skoczymy sprzedać te syfy moje. Sprzedamy. Kurczę, bida, bida, panie. Zajrzymy do Suno, może już jakąś kasę będę miał do odbioru. Nic. Straszna bida, kurczę. No właśnie dlatego mówię, no straszna bida jest z tymi moimi lennami, bo strasznie jakieś mało dochodowe lenna mi gościu daje. Kingu. Dobra, no nic, jedziemy na ten obóz bandytów, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ile mam życia? No prawie pełne, 87%, więc okej. Okay. Tylko, że tutaj ja bym sobie chyba jakieś lepsze oddziały do góry dał. Weźmiemy sobie tego kyrgickiego Borigina. Weźmiemy sobie rycerzy. I powinno starczyć. Mam nadzieję, że starczy. Dobra, atakujemy kryjówkę. Kurczę, żeby się udało, bo mi coś ostatnio te kryjówki jakieś pikusy robią. Zawsze mi się wydaje, że a to taka kryjówka, co tam? Nic trudnego. A się potem okaże, że tu jakaś zbłąkana strzała, tam jakiś zbłąkany topór, kurczę, i do widzenia.
Biegaj, typek, biegaj. Kurczę, dobrze by było, jakby to zadanie już wystarczyło, żebym mógł z Delinardem zagadać o spotkanie z jego córką, żeby już się zgodził. To już bym mógł coś zacząć w tym kierunku działać. O kurczę, tam ich się dużo narespiło. Gdzie on się tu chyba w tym drzewie, gdzie on jest? Dobra, no na razie wygląda nie... Albo nie, dobra, nic nie mówię na razie, bo ile razy powiem, że jest spoko, to zaraz się sypie. Tu się, kurczę, mało moich ludzi zrobiło, trochę. Czy ja sam zostałem? No jeden mój gdzieś tam jeszcze widzę się błąka, ale trochę mało, jeden. Dobra, mam nadzieję, że to już jest trzech ostatnich. Kurczę, ja też jeszcze... O cholera, tarcza mi rozwalił. Wiecie, ja też jeszcze tego Florisa za dużo nie grałem, więc dla mnie też tutaj niektóre rzeczy są zaskoczeniem, bo w podstawce niektóre rzeczy były troszeczkę inne niż w Florisie. Na przykład te obozy... Nie było za często aż tylu tych obrońców tych obozów. I w jakichś zbrojach. Tam z reguły chłopki jakieś na gołe klaty wyskakiwały, a tutaj widzicie, już nie jest tak hop-siup. Tutaj już jednak jakieś zbroje mają, jakiś sprzęt mają konkretny. Dlatego właśnie tak na początku bardzo często mi się zdarzało, że wchodziłem właśnie do tego obozu i a co tam, machnę dwa razy i po sprawie. A nagle się okazuje, że respi się kolejna fala i ja jestem w samym środku tej fali, kurczę, a oni nie idą na mnie z drewnianymi pałkami, tak jak tutaj gościu, tylko z jakimiś toporami, mieczami w zbrojach. Dobra, ale udało się wykonać zadanie. Udało się wykonać zadanie. Niestety za ciekawych łupów tutaj nie ma. Ale ważne, że reputacja podskoczy i stosunki z Delinardem. Dobra, teraz muszę znaleźć Delinarda. No i kasę muszę zarobić. Kurczę, kasa, kasa, ludzie. Tych dezerterów może złapię. Co tu jest? Bandyci z lasu. No i mi zwiał. Dobra, lecimy do Suno. Kurczę, no straszną bidę mam, niedobrze. Będzie problem teraz z wypłatą dla wojaków. Nic, zobaczymy, gdzie jest ten Delinar. Może on mi coś zapłaci za to. Przydałoby się tak chociaż z jakichś tysiączek dostać.
Delinard. Pomiędzy Hide a Tachlberl. Tutaj gdzieś. No, niedaleko, tylko mam nadzieję, że on gdzieś nie zawędruje w siną dal. O, Delinard jest. Dawaj, dawaj, dawaj kasę. Błagam, niech on mi coś zapłaci, bo będzie strasznie. Nic mi nie zapłacił. Kurde, ty sknero, ja dla ciebie obóz bandytów czyszczę, a ty mi nic nie zapłaciłeś. A, dobra, czekajcie, bo to on mi na razie dziękuję za zdobycie Veluki. O, 3000 punktów expa i nic mi nie dał kasy, naprawdę. Nie, 1500, dobra, dał 1500, okej. Okay. No, to troszeczkę chyba sytuację uratowaliśmy. Weźmiemy od niego kolejne zadanie, jak coś da? Nie, nie chcę. Ale... zadamy pytanie teraz, najważniejsze. Masz moje błogosławieństwo, Byzo. Jest, super. By złożyć jej propozycję, oczywiście pod warunkiem, że twoje zamiary będą uczciwe. W zależności od tego, jak się potoczą sprawy między wami, możemy mieć więcej do omówienia w późniejszym terminie. Świetnie, dobra. Mamy błogosławieństwo Delinarda, możemy sobie hulać teraz. Z Eliną. Jak tam teraz to z kasą wygląda? Prawie 2000 mam, a żołdu będę musiał zapłacić. Dobra, stać mnie na żołd. Ekstra, stać mnie na żołd już. Emira i Deshavi dostały level. Uff, kurczę, tak na styk się wyrobiłem, no ale trzeba coś zrobić z tą kasą, bo jest bida straszna, zresztą sami widzicie. Deshavi. Spostrzegawczość. Co ja jej tu miałem dać? Walkę bronią mi chyba... znaczy, władanie bronią mi chyba ostatnio podnosiłem. Spostrzegawczość. Jazdę konną jej podniosę, bo też chciałbym jej lepszego konia dać. No i łucznictwo, lecimy dalej. Czy trójka wystarczy na tego konia? Tam chyba cztery trzeba. No tak, cztery niestety. Dobra, Emira jeszcze. W Inta. Tak, chirurgia. I pierwsza pomoc. Też trzeba będzie, kurczę, władanie bronią niedługo podnieść. Jestem ciekawy, ile będzie kosztował ten siódmy level tej kergickiej kawalerii. Ile pośrednich okupów mi za niego. O, tutaj nawet jest ta Elina. No to świetnie trafiłem. Lepiej się nie dało. Tak mi się wydaje, że tu jest Elina. Ale niestety nie ma pośrednika okupów. Szkoda. Odwiedź panna Elina. Dobrze. Teraz się przydadzą te wszystkie wiersze, które wcześniej kupowałem. No tego nie mogę powiedzieć, kurczę, bo to zawsze obniża na początku. Nic nie mogę z nią pogadać teraz. Muszę czekać, aż ona mnie wezwie. No dobra, ale już przynajmniej mogę to robić... bez stresu, że mnie Delinard wyzywa.
i wyklnie. A, turnieje jakieś, gdzie są? Praven i Sharis. Dobra, pojedziemy sobie do Praven na turniej. Czy do Sharis mam bliżej? Nie, do Praven mam bliżej. Co? Aha, nie zgłosiłem się na kampanię. No tak, dobra, olać tam tego marszałka. Niestety moje problemy z kasą są ważniejsze. Jest. Okej, udało się, żeby tylko teraz tego nie skaszanić. Do boju, typek, kurczę, trzeba zarobić jakiś hajs. Dobra, oni się tutaj będą wykałaczkami nadupiać pewnie trochę. Ale mi go zasłonił. Dobra. Przynajmniej teraz będę miał kasę na zakłady do końca. Oła. Ale się śmignął z boczku. Nie wiem, czemu tak się na tego czerwonego uparłem, żeby najpierw go zabić, ale... Chyba czerwony kolor podziałał po prostu. Kurczę, był blisko, wam powiem, żeby mnie zdjąć na hita. Troszkę szybciej byśmy jechali i... Mogłoby się to źle skończyć. Dobra. Tutaj już nie ryzykowałem, żeby z przysiadu uderzyć, tylko po prostu normalnie pchnięcie, bo to zawsze troszeczkę tych centymetrów wam doda zasięgu. Chyba ostatnia runda teraz. Czy przedostatnia? Nie, ostatnia. O kurde, nie trafiłem go. To mogło być niebezpieczne. Dobrze, że on też nie trafił. Okej. Dobra, turniej wygrany. Mam nadzieję, że za pełną stawkę. Nie za pełną stawkę. 2200. No dobra, ale dobre 2200 nawet. Gdzie będzie kolejny turniej? Nigdzie. No to jedziemy szukać jakiejś bandy. I pośrednika okupów, o właśnie. Nie pamiętam, czy ja tu w Praven już byłem w tawernie sprawdzać.
O, jest Firentis. Firentisa sobie chyba zwerbuję. I jest pośrednik okupów. Świetnie. Ile za tą siódemeczkę mi dasz? 433, no. Całkiem spoko, to rozumiem. Chyba troszeczkę za pojeżdżę połapać tych jeńców, bo tak mi będzie chyba najłatwiej zarobić. Co jest? Czemu nie mogę go... Aha, no tak. I stronnicy, dobra. I Firentisa sobie wezmę. Jeszcze będę Artimenera szukał. Przygotuj się do drogi, ekstra. Dobra, mamy Firentisa. Jeszcze zerknę, czy tutaj gdzieś Artimener przypadkiem się nie zaplątał. Na pięterku. Może sobie używa. Z kelnerkami, nie? Nie ma. Palantinus Firentis. Fajnie się nazywają w ogóle Palantinus. On chyba nie ma cztery w jeździectwie. Jazda konna ma dwa. Trzeba będzie mu to podnieść. Chyba nawet nie mam. A nie, mogę mu dać tarczę, o. Tarczę mu dam. Dobra, zajrzymy sobie jeszcze po rekrutów. Nie zajrzymy, bo nie dadzą. A Vader? Też nie dadzą. Wszystko wyczyszczone, kurczę, do zera. Co to jest? Bandyci z lasu, dobra. Zaatakujemy ich. Kanalio, przygotuj się na śmierć. Synek. Synek. O, jest jakiś na koniu jeden. O, nie tylko jeden. Jest ich więcej, widzę. O kurde, wparowali z tymi koniami. Muszę uważać, żeby mi znowu jakiś cwaniak z kopią nie wjechał w plecy. O, na osiołku to ty stary nie uciekniesz za daleko. Osły. Wszędzie te osły, kurczę. Powiem wam, że ostatnio znajomy właśnie, który gra też od niedawna, od paru dni w zasadzie gra w Florisas, też go namówiłem właśnie, żeby sobie spróbował. I dorwał gdzieś słonia bojowego. Atakując te bandy łupieżców, czy tam jakichś bandytów z lasu. I zwerbował do swojej armii konia, znaczy słonia. Mówi, że całkiem ciekawie. Co my tu teraz potrzebujemy? Łuczników? Dobra, łuczników trochę.
Dwóch gierunków nowych. Okej. Okej. To jest broń dwuręczna. Zasięg 100. Jaki to ma? A, damage ma słaby. Ale wezmę trochę tych shiterskich broni, bo trzeba Firentisa wyposażyć, jakąś zbroję może mu założę. Co tu jeszcze mamy? Jakieś buty. Ta jest w sumie nawet lepsza od mojej chyba. Nie wiem, wezmę to. I dobra, zobaczymy, co tam Firentisowi mogę dać. Żeby taki, kurde, żeby w tej swojej piżamce nie biegał. Niech już coś ma Hopina. Mimo tego, że rudy to. Niech tam. Dobra, zbroje. Zbroja lepsza. Buty też lepsze. I dam mu jeszcze tą tarczę. Nie, nie dam. Nie ma zdolności tarczy na trójce. Dobra. Ale jakiś pancerzyk już mu tam doszedł. Powinno być ok. No i dobra. Co tu jeszcze jest? Banda dezerterów. Może jeszcze tą bandę dezerterów spróbuję dogonić. Prr, wracaj, ziom, gdzie tam się wyrywasz? A, nie mogę się obrócić w prawo. Ups. Rozjechany, ale nie trafiłem mieczem. Czasami nie słychać dźwięku trafienia. Jakiś taki mały bug. Nie żeby był jakiś strasznie przeszkadzający, ale czasami nie słychać tego dźwięku. Dobra, i wybici, ok. Oczywiście stronnik zginął. Dobrze, że tylko jeden. O, tutaj czwarty poziom jest dwóch, to bierzemy ich. Nordycki huskar, a weźmiemy ich. To nie jest ten Huskarl, co w podstawowej wersji, to nie jest tam piąty czy szósty poziom, to jest na drugim poziomie są Huskarle. Zobaczymy, ile oni tutaj chcą, 18. Dobra, jego też sobie weźmiemy, bo trochę piechoty mi się przyda. Caravan Guard. No dobra, niech będą, weźmiemy ich. Lepiej tracić tych, kurczę, bandytów niż swoich ludków. Dobra.
393 wartość. No, całkiem spoko. Hełm wezmę dla Firentisa. Dawaj, ekwipunek. Dobra, no i coś już tam Firentis ma. Szkoda, że żadnego konia jeszcze się nie udało zdobyć, ale to... Myślę, że z czasem jakiś wpadnie. No i dobra. Mamy 85 ludzi. No już teraz jest całkiem niezły oddział. Jakby co, to mogę już brać udział w jakichś misjach przeciwko innym frakcjom. Okej. Zobaczymy, czy tu jeszcze Artimener gdzieś się nie zaplątał. ...192. No i dobrze. Nie ma tu Artimenera? Nie ma. Dobra. Tradycyjnie w tawernie już jesteśmy. To akurat mija chyba godzinka, więc ja sobie naleję miodu. Wynajmę izdebkę na noc. A z wami słyszę się za 2 dni. Czy pojutrze. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.